Proszę Państwa, dzisiaj w pierwszej części u mistrza Tadeusza powiemy sobie o różnych aspektach magii. Ponieważ ja uaktywnię streama, czyli to będzie na żywo, a w drugiej części będzie, to już będzie druga część, która będzie dotyczyła kart, gdzie będą odpowiedzi na konkretne pytania. Także ja kamerkę kieruję na naszego mistrza. Witam Państwa. Muszę sobie coś tutaj... Aha, bo Ty będziesz... Żeby można było coś podłożyć pod tą kamerę. Żeby ona była skierowana... No nie wiem, może książkę? Może być, bo tam już widzowie czekają nasi. Mogą być nauki Buddy? Mogą być. Mogą o, być. Jest, jest, dobra. O, super. A teraz tutaj... Ja się jeszcze raz przywitam. 4, 5. No, proszę Państwa, trocheśmy się spóźnili. Ja muszę tutaj... 2 minuty. No, coś tu jest. Coś tu jest na mnie tak, ale zobaczymy, bo ta kamera, żeby ją, kochani, ustawić, obróć swoje. O, teraz powinno być dobrze. Jesteśmy widoczni i nakręcamy filmik. I kochani, na YouTube, na TV24 Reporter Sky i na robimy streama live, czyli żywe, na żywo, że tak powiem. I pierwsza część będzie dotyczyła jakby tego aspektu magicznego. Ja sobie tutaj dwa takie punkciki wynotowałem, bo Tadeusz mi, drodzy Państwo, wspomniał o tym, co oglądał w Tybecie. Sprawa dotyczyła jakiegoś Japończyka. Właśnie, Tadeusz. Właśnie, może powiemy dokładnie to w Katmandu, w Nepalu, nie? Mówi się Tybet, nie? Bo później jeszcze, drodzy Państwo, cofniemy się do Nepalu i tutaj Tadeusza proszę, żeby mi o tym przypomniał, jak to jest z Nepalczykami, bo do mnie się zgłosił wczoraj ktoś, kto jest z tamtej strony, ale ten temat zostawimy na koniec. Natomiast teraz przejdziemy do tego, co Ty widziałeś w Katmandu. Znaczy, generalnie to... Była taka sprawa, w zasadzie tutaj jakby mój nauczyciel chciałem pokazać element tantry. Oczywiście nepalskiego nie znam. Nawet tantry, gdyby, czyli, tantry, czyli rytuału, nie? Rytuału. A chodziło tutaj o porwanie córki Japończyka. W zasadzie robią na odległość takie rzeczy. A gdzie to miało miejsce? Gdzie to miało miejsce? Oczywiście w Japonii, nie? Ale w Nepalu, czyli widzicie Państwo, na odległość można zrobić rytuał, żeby komuś pomóc na odległość, nie? I tym kimś był Japończyk, nie? W sumie tam potem się nie interesowałem tym, nie dowiadywałem się, jak to tam w końcu wyszło, ale powiem Wam, jak to wygląda, nie? Więc to wygląda w ten sposób, że jeżeli jest poważna sprawa, jeżeli za Japończyk taki zainwestuje pieniądze, bo trzeba zainwestować. Dlatego, tam że padają, to jest, kochani, tam są ofiary, nie? Tam są ofiary ze zwierząt. Że to jest przekaz energii, tak, że nie ma nic po prostu za darmo. Nie to dlatego, że ja bym tego nie chciał, Tadeusz. Znaczy, inaczej to nie funkcjonuje. No niestety, są koszty, nie? Wymiana energii, czy w takiej, biznesmen, czy w innej formie. To jest pewnego rodzaju też biznes, nie? I każdy biznesmen wie o tym. Jak na przykład tam niezależnie się od tego inwestuje, prócz tego, że jest tam szaman główny, to tam pomocników jest kilku. Może być od jednego do kilku dosłownie, nie? Tam było chyba, nie wiem, pięciu czy czterech albo pięciu było tam. Mieli zadanie pomóc w zabijaniu, rytualnym zabijaniu zwierząt, właśnie tutaj jakby ofiarę na poczet tutaj jakby tutaj tej procedury całej przywołania tego porwanego dziecka japońskiego, nie? I tego właśnie byłem świadkiem. Także powoli się przygotowuje, powoli... Właśnie, jak to wygląda? Po prostu jest... Najczęściej to się robi przed jakimś domem, nie? Tam, gdzie mieszka ten szaman. Oni z reguły mają swoje miejsca do tego, przed jakimś domem to było
w Katmandu. Tam zrobiłem, taka była mandala z kredy. Już teraz nawet zdjęć nie mogłem zrobić, bym chętnie przedstawił, ale to było jakiś czas temu. Ale właśnie, dla tych, którzy nie wiedzą, na czym polega robienie mandali, co to jest w sensie takim technicznym? No, powiedzmy, każde mandale zna w jakimś sensie, nie są mniejsze, są większe mandale. To są takie znaki rytualne, tak myślę, bo przecież to rytuał był, przywołania. Są znaki przywołujące siły, które mają pomóc. Nie? Ja pokażę naszą Kali Devi, naszą opiekunkę. Zawsze ją pokazuję, ale w tej chwili jest, drodzy Państwo, te nasze kamerki są trochę unieruchomione. O, to jest Kali Devi, nasza patronka. No i Tadeusz kontynuuje swoją opowieść. No, były tam też ofiary. No, mi to się zbytnio nie podobało, nie? Także pewne rzeczy tam ominąłem, nie? Nie chciałem być tutaj jakby uczestnikiem. Wiedziałem, że te zwierzęta są do zabicia, tam nie byłem zbyt długo, nie? Ale te zwierzęta właśnie jako ofiary, jako, znaczy się o krew chodzi, ta krew miała być ofiarą dla bogów, których przywoływali. Nie wiem, czy Kali Devi, nie? Ale tam chodziło pewnie tam Durga, zdaje się, i tam jeszcze parę bogów przywoływali na pomoc tutaj. Nie byłem długo, ale widziałem te zwierzęta. Były tam koguty, najczęściej tak to się robi. Koguty były o piórach czarnych, czarne małe takie. No i jeden bawuł tam był, nie? Też do ścięcia był. No to jest bardzo duże zwierzę. Tak. Jako ofiara, nie? Stąd mówię, stąd są koszty, nie? I dosyć drogo to kosztowało. 5000 chyba dolarów, zdaje się, tak. Taki rytuał. No ale sprawa też poważna i biznesmen był, który pieniądze po prostu miał i nie zależało mu na pieniądzach, tylko na tym, żeby po prostu pomóc mu, nie? Żeby tą córkę odzyskać. Tak. Także na tym polega tantra. Tantra polega na przywołaniu odpowiednich energii, sił do pomocy, żeby po prostu użyć, bo ci szamani, oni nie mają tej mocy. To nie jest tak, że każdy z nich ma jakąś moc. Przywołuje się protektora. Tak samo ja to robię, nie? Tylko z tym, że Kali Devi. Bywa czasem tak, nie? Że robi się w ten sposób, że jest paru szamanów, dwóch, trzech, czasem nawet czterech się może skrzyknąć i w tym samym czasie robią właśnie rytuał na jakąś akcję, tak to nazwijmy, nie? Bo powiedzmy, że na przywołanie porwanej córki, nie? Albo na przykład na... A kto ją porwał? Tego nikt nie wie, on tam nie chciał mówić, tylko jest porwana, nie? Zresztą mój język nepalski, tam nie dopytywałem się, mi wystarczyło dość wrażenia tego, które tam było. Mm-hmm. Może popijesz, bo ta. Jak się, drodzy Państwo, mówi, to trzeba czasami popić, tak, żeby jest. Głos był bardziej donośny i także, czytelny. Także tak pokrótce opiszę. Zresztą, gdyby tam były jakieś bardziej skomplikowane rzeczy, nie za bardzo chciałbym o tym mówić, nie? A mogły być takie? Bo być nawet bym nie mógł powiedzieć. Tak, na przykład miejsce, gdzie to było, nie? Mhm. Takie rzeczy są raczej zabraniane przez rząd, nie? Rząd o tym wie, toleruje to, ale jeżeli się to dzieje, to z tą akceptacją różnie bywa, nie? Powiem tylko tyle, że mój nauczyciel mi pomógł w takie miejsce zajść i zobaczyć. Czyli dostęp. Tak, dostęp do tego. Zobaczyłem te całe przygotowania, widziałem te zwierzęta, które miało za chwilę polec po prostu na uczelni. Czy one są wprowadzane, kochani Państwo, w jakiś stan, który pomagałby im w tym, aby nie cierpiały? Znaczy, przede wszystkim mówi się mantry tam odpowiednie i wysyła się te zwierzęta w zaświaty w odpowiednie miejsce. Wierzy się w inkarnację i te zwierzęta w następnym odrodzeniu, w następnej inkarnacji odrodzą się w o wiele lepszym świecie i w położeniu lepszym. Dlatego, być może jako ludzie, że nawet. Zostały poświęcone czemuś. Tak, być może celu. Nawet jako ludzie. Nie? To właśnie mi powiedział mój Bramin. Nie? Oczywiście w odniesieniu do tego, co
co tam wiedział o tym, co się działo, nie? Jeszcze tylko mówię, mogę powiedzieć, że czasami zbiera się czterech, trzech lub dwóch, nie? Szamanów, żeby zwiększyć siłę działania. Nie zawsze jest tak, że sam działa. Czyli im więcej osób, które tak, znają się... Tak, im większy nacisk jest, tym większa jest możliwość... Psychiczny taki, prawda? Sprowadzenia, zrobienia tej rzeczy w taki sposób, jakby chcieli. To, jeżeli chodzi właśnie o to, to w ten sposób się prowadzi. Tantry, rytuały się prowadzi w Nepalu. No... I jest jeszcze jedna ważna rzecz. Zawsze w takiego szamana, jeżeli już zaczyna rytuał, wchodzi odpowiednie bóstwo. Na przykład jak ja robię rytuał. Jego stan ducha. Tak. Nie wolno mu przeszkadzać. W tym momencie ma, zawsze jest przy nim pomocnik, który nawet chroni go od jakiegoś, powiedzmy, takiego zaczepiania, nie? Czy ingerencji. Ingerencji, tak. Przez kogoś drugiego, nie? Także trzeba o tym też wiedzieć o tym, że w takiego szamana zawsze wchodzi Bóg hinduski, który go przywołuje. Wiem o tym, bo po prostu sam to robię i we mnie wchodzi na przykład Kali Devi, nie? I wtedy taki rytuał, jeżeli robię, to najpierw, prawda, Kali Devi wchodzi we mnie. Oczywiście przez ten rytuał, nie? I razem ze mną robi jantry albo tantry. Czyli rytuał jest niejako pewną, kochani Państwo, o ile ja dobrze to rozumiem, pewną bramą. Tak, pierwszym tak jak bilet wstępu. W pewnym sensie jest zaproszeniem tutaj olbrzymiej, potężnej siły do tego, do pomocy, nie? Widzicie Państwa, chrypa, trochę kaszel, nie? Ale od dłuższego czasu szok termiczny sobie funduje. Właśnie pierwszą czynnością to jest mycie się albo prysznic pod zimną wodą. O godzinie 4 na przykład. Który ożywia. Tak, a wtedy się wszystko budzi, proszę Państwa. Właśnie z jednej strony ci, którzy śpią, to jest dziwna współzależność, bo ja tak jakby to łączę. To największe wyładowanie zmęczenia następuje właśnie w tym czasie, o którym mistrz Tadeusz mówi. A z drugiej strony ci, którzy chcą czerpać z zasobów energii, właśnie zaczynają medytację o tej właśnie porze, bo to ja już z innych źródeł też słyszałem. Tak, ale to jest, mówię, to jest taki proces przygotowania się do robienia jantr. Z reguły on trwa około 45 minut, to zależy, jak robię szybko. Czy jestem mocno zaspany, zmęczony i tak dalej, ale robię go poprawnie. To ja muszę powiedzieć, że dzisiaj było takie ciśnienie, że ja jednym okiem jedna półkula chyba u mnie pracowała, gdzie oglądałem sobie film, a z drugiej strony jeszcze miałem jakieś marzenia senne, kontrolując, kochani, to, co się w telewizorze dzieje, a moja podświadomość jeszcze czymś innym operowała. Bardzo ciekawe doświadczenie. Właśnie. A o 4 rano wstaję, także to też jest istotne, bo człowiek w tym czasie nie chce wstawać, głęboko śpi najczęściej. Tak. Nie. No, no ale zawsze. Dzisiaj akurat ciśnienie zawsze było, bo śnieg padał i to. Zawsze staje. No dobrze, to jest dość sporo czasu tutaj już poświęciliśmy, a teraz jest, wspomniałeś o tej czarnej magii, że młodzi ludzie i tak dalej, to co się teraz dzieje. Właśnie, to jeżeli chodzi o moją pracę, nie, no cały czas tutaj nie mam specjalnych rewelacji, bo w zasadzie to się powtarza dosyć często. To co robi moja praca, ona się powtarza, nie? Love jantry. Ochronne przede wszystkim ochronne, nie? No i powiem Państwu, cały czas jest tak, nie, że ludzie boją się czarnej magii. Przychodzą do mnie po ochronę dla domu, dla siebie, dla swoich bliskich, nie? I to nie jest tak, że coś im się tam przywidzi, bo film oglądali, horror jakiś. Obejrzeli, nie? Tak, bo tylko ostatnio prostu, dość dużo tego tak, jest. Tylko po prostu się naprawdę coś dzieje, nie? Coś się dzieje złego z tymi ludźmi i po prostu potrzebują pomocy, nie? I najczęściej właśnie ostatnio robię jantry ochronne przeciwko tutaj ludziom, którzy robią, zajmują się czarną magią. Możecie Państwo wiedzieć, że jest naprawdę ich dużo. Kochani. I może być tak na przykład, nie? Że podpadniecie na przykład komuś w pracy i nie będzie miał możliwości na przykład zrewanżowania się w sposób na przykład jakiś przez uderzenie, przez bicie czy coś. No, no wiadomo, jeżeli uderzy, pójdzie siedzieć i tyle.
Ale są tacy, którzy chętnie robią czarną magię na taką osobę. I tutaj są takie dwa aspekty. Najczęściej czarna magia, jeżeli ktoś robi czarną magię, to dusi w gardle albo na klatce piersiowej. To są dwa takie są symptomy. To są symptomy, tak. Działania tak, czarnej magii. Tak, to są takie objawy. Człowiek myśli, że ma COVID-a, nie? Albo myśli, że jest, że ma płuca chore, albo coś się z sercem dzieje, a to jest czarna magia. Zawsze mówię, żeby najpierw, jeżeli mają taką możliwość, nie, zbadać się u lekarza, czy czasami nie jest to serce. No ale z reguły bywa tak, że jeżeli te dwa punkty atakuje, z całą pewnością jest to czarna magia. Nigdy tak nie jest, nie? No i jeżeli już tutaj mówimy właśnie o czarnej magii, to właśnie najczęściej teraz ostatnio robię takich ochron robię. Ochron? Tak, najczęściej z lustrem. Po prostu ludzie chcą, żeby to, co ktoś wysyła im, z powrotem do nich wracało. Również jeżeli chodzi o... I to się zdarza często ostatnio. No znaczy się często, dlatego że mam najczęściej właśnie tych ludzi, którzy potrzebują ochrony od czarnej magii. Tak, tak. A wydawałoby się, że to nas mija, że przechodzimy obojętnie. I powiem jeszcze... A jednak zdradzę, jest to w naszym życiu obecne. Tak, zdradzę tu tajemnicę jeszcze jedną taką, nie? Oczywiście z praktyki, że najczęściej kobiety używają czarnej magii. Najczęściej. No. Możecie Państwo być pewni, że jak nadepniecie na odcisk jakiejś dziewczynie, skrzywdzicie ją, mężczyźni, nie? Czy kobiety. A jutro mamy Dzień Kobiet, miłe panie. Tak, to te panie mszczą się i naprawdę lubią się mścić. Może nie wszystkie i tak dalej, ale gdyby mogły, to by zabiły nawet, nie? No mówię z doświadczenia. Bo czy to nie jest tak, że ta energia, jeżeli padnie na nie odpowiedni grunt, że może wrócić do danej osoby i to wszystkich dotyczy? Jeżeli zastosuje się moją mantrę ochronną z lustrem, z całą pewnością jest skuteczna. Sprawdzałem się wielokrotnie, także setki razy. I często jest tak, że wraca się z powrotem do danej osoby. W tej mierze, w takim natężeniu, w jakim wysyła do danej osoby. Nie? Tak się wraca. Na tym polega. To jest metafora. Lustro to jest kwestia taka metaforyczna, bo ktoś mnie się pyta zawsze, a gdzie tu lustro jest? Nie? No to nie chodzi o prawdziwe lustro, tylko lustro metaforyczne. Dlatego, bo się odbija. Odbija się. Jantra jest tak skonstruowana, że się odbija od niej to, co ktoś daje danej osobie. I teraz, odbija ta jantra, nie? I teraz już, bo to nasz czas trochę goni, kochani. Chciałbym zagaić, jak to jest z tymi Nepalczykami. Ja wyjdę od tego, że ktoś mnie poprosił, przedstawił się jako... No właśnie, zapomniałem też jego... Ja bym powiedział ten, tak. Moment, ten pseudonim. Ale jako postać, czym się zajmuje, jako ktoś, kto działa w turystyce. No i ja nie mogłem od razu się odezwać, ale później się odezwałem za pośrednictwem Messengera. Rozmawialiśmy, na prośbę tej osoby ja podałem mój numer telefonu, żeby można było dzwonić przez WhatsAppa. No i ta osoba się tak, powiedziałbym, natarczywie z lekka ze mną kontaktuje. A jako ciekawostkę to powiem, że u nich jest inny czas. Człowiek do mnie dzwoni... 5 godzin różnicy. Około 5. Do przodu. Ja patrzę na telefon, kiedy był kontakt. 6-7 rano. No przecież ja o tej porze to sypiam. Tak, a u nich jest pierwsza godzina. No 12 pierwsza. Dzisiaj, to dzisiaj było, tak? A wczoraj to tak... Myśmy późno rozmawiali, ale... Jak to jest, Tadeusz, z Nepalczykami? No może powiem. Tak właśnie, bo tak. Ty mówiłeś o tych ciekawych sprawach, że to różne rzeczy można spotkać. Ja powiem tak, no w zasadzie jest to naród taki spokojny, nie biją się. W zasadzie tam nie ma tego, że podrzynają gardła, tak jak to robią muzułmanie, prawda? Natomiast trzeba się liczyć z tym, że oni kradną i oszukują mnie. Niestety taka jest prawda.
Jeżeli będziecie jakieś mieli propozycje stamtąd i na końcu padnie słowo, że to kosztuje dosyć drogo, nie? Albo kosztuje, to sobie odpuśćcie, bo te pieniądze stracicie. Nawet Western Union w tej chwili zablokował do Nepalu, nie, bo cały czas kontakt mam z nimi. Tacy zdolni. Tak, tak. Zablokował do Nepalu wszystkie przesyłki pieniężne, nie? Także widzicie, coś w tym musi być, nie? Ja wiem co. No on mi mówił, że on mi pomoże, gdybym ja czegoś potrzebował i tak dalej, ale przy tym był strasznie jakiś taki nadgorliwy, drodzy Państwo. Miły człowiek i tak dalej. Nawet dość ciekawie się nazywał, cholera, nawet zapomniałem w tym momencie jak, ale ten jego, bym powiedział, nie wiem, pseudonim, to mi się zupełnie nie kojarzył z Nepalczykiem, tylko z kimś innym. Ja przy okazji o tym powiem, bo musiałbym tu gdzieś zaglądać, ale ta jego taka nadgorliwość wzbudziła moje podejrzenie. I dlatego z mistrzem Tadeuszem tutaj sobie to wcześniej omówiłem i poprosiłem o to, żeby Tadeusz o tym opowiedział. A może o takiej prostej kwestii powiem. Tutaj chodziło, któregoś razu gdzieś tam wpadły mi w ręce monety, zdawałoby się sprzed 300 lat. Wszystkie księstwa, tam były księstwa w Himalajach. Nepal jako taką może nie istniał, nie? Te księstwa i każde monety swoje robiło. Każde księstwo swoje monety miało. No miło, i ponoć, tak, i ponoć ja miałem jakieś monety kwadratowe. A przecież to jest niewielki kraj. Tak. No zdawałoby się. Zdawałoby się, naprawdę jest potężny w górach. Bardzo dużo jest tych miast. Ja jechałem autobusem prawie że na koniec pod Mustang sam, nie? Jak zobaczycie na mapie, się dwa dni jedzie prawie, nie? Także to nie jest wcale tak. W Polsce jeden dzień, a tam dwa dni. Dlaczego? Bo po prostu jedziemy po górach. A on mnie tak zapraszał, jak miał już, kochani Państwo, jutro przyjechać. No a i, także... powiem, i tutaj powiem Wam o tych monetach, nie? Łyk wody. Przywiozłem sobą monety dwie. Tak, bo to, drodzy Państwo, pomaga, jak człowiek mówi. I poszedłem do takiego pana, który skupuje pieniądze, numizmatyka. To była Dessa, chyba w Desie to było, nie? Nie będę mówił gdzie, bo to nie ma znaczenia, ale przyjrzał się moim monetom i powiedział, mówi, że nie bierze. 90% monet z Nepalu jest fałszywych. Zobaczcie i tak, Państwo. I tak są idealnie podrobione. Jaki zdolny naród. Nie był w stanie zweryfikować, czy te monety są prawdziwe, czy są fałszywe. No to wyobraźcie sobie, że w innych sprawach Nepalczycy również mogą być tak dobrzy. Jak z tymi monetami? Są mili, sympatyczni, ale ja myślę, że tą pierwszą część zakończymy na tym. Jak będziecie czegoś, drodzy Państwo, potrzebowali, to zawsze można do mnie tam na tym moim kanale napisać. A póki co robimy małą przerwę i później przeniesiemy się do świata kart, gdzie postaramy się sformułować parę pytań, które też będą ciekawe. Jakie ciekawsze mogą być odpowiedzi mistrza Tadeusza.